Marko oraz Campari, a biodra pięknych dziewcząt falują w rytm przypływu. Słońce stoi wysoko, kolibry cieszą oko. Kiedy zapada wieczór, słychać odgłosy dżungli i makareny. Ojeju, a tutaj zima. Opadają mi liście i ręce. Idą mrozy, odwilż jednych wynosi, innych zatapia. Na nią więc nie liczę, z nikim się nie liczę. Liczę tylko z niej. To była ostatnia pora roku. A teraz wiersz, który ma tytuł Między. Obraz też ma tytuł Między. Mam odczucie, że jestem tutaj jakoś wyróżniona, bo aż dwa moje wiersze, aż dwa obrazy wezmę do domu. Powiesimy je cztery razy. Już mówię, powiesimy je na suficie. Nie ma miejsca chyba, że wyrzucimy regały. Tak to będzie. Między. To wiersz, mój ulubiony obraz zresztą, bardzo, bardzo go lubię. Bardzo mi się podoba. Cieszę się, że go dostałam, super. Wiersz napisany na takim plenerze, kiedyś byliśmy w Poniatowej, to był plener zimowy. No i tak. Między. Gdzieś między jawą a snem, gdzieś między dniem a nocą, postanowiłam, że będę cię kochać. Dawno nie padał śnieg. Nagie gałęzie cięły niebo na plastry. W altance na skraju świata kloszard z kloszardką zgniatali liryki miłosne i rzucali w ogień. Gdzieś między jawą a snem, gdzieś między światłem a mrokiem, postanowiłam, że będę cię kochać. Nasz dom obrósł w sople, bezlitośnie jasne i ostre, martwe dłonie liści. Zrozumiałam, że każdy nasz wspólny dzień będzie świętem zmarłych, jeśli tego kawałka lodu, który utkwił ci pod powieką, nie uda mi się rozpuścić łzami. Gdzieś między jawą a snem, gdzieś między skałą a cieniem, między kształtem a powidokiem, postanowiłam, że będę cię kochać. Tak jak postanawia się walczyć i zginąć, albo walczyć i przeżyć, żyć lub umrzeć. Postanowiłam, że będę cię kochać aż po horyzont. Nawet za ciebie poczekam na śnieg z otwartymi ustami. Dziękuję bardzo. Następny wiersz, następny obraz ma tytuł Ech. Ech ty moja. Mam duży sentyment do tego wiersza, bo to chyba było, kiedy pierwszy raz przyszłam do pracowni. Dawno, dawno temu był wrzesień, 2012 rok chyba. 21. I kiedy przyszłam do pracowni, to taki był pomysł, żebyśmy pouczyli się pisania różnych form poetyckich. I ja postanowiłam malarzy nauczyć pisać sestynę. Dosyć duże wyzwanie, tak jak mi się wydaje, szczególnie dla osób, które miały mało może doświadczenia w pisaniu różnych takich ciekawszych form poetyckich. Sestyna jest bardzo, bardzo trudną formą, bo to jest forma, w której każdy jest ileś wersów i każdy wers, znaczy wersy kończą się na poszczególne słowa. I później następna strofa ma znowu te same wersy, tylko one są przemieszane. Więc jak Państwo się wsłuchają w tę sestynę, to usłyszycie te takie same końcówki wersów. Bardzo ciężko się to pisze, nie jest to do końca rymowane, jednak zachowuje taki swój specyficzny rytm. Na końcu sestyny jest tak zwane tornado. Jest to naprawdę wszystko dosyć takie karkołomne, jest karkołomne, żeby jakoś brzmiało. I ten obraz i ten wiersz, bardzo proszę, to jest wiersz autorstwa Jerzego Dołżyka, który wtedy podjął to wyzwanie i napisał tę sestynę. Może ja tylko powiem, bo ja byłam uczestnikiem tego, losowaliśmy z kapelusza sześć słów, każdy po sześć słów i tematem była jesień, tak? I mieliśmy jesienny wiersz napisać przy tych właśnie zasadach, które Asia wyjaśniła. To jest trochę jak
sudoku, bo wszystkie słowa się muszą w logiczny sposób spotkać i zakończyć, i muszą być użyte. Fajnie się to pisało. Ja pamiętam, że byłam bardzo po prostu dumna z uczestników tego nieoczekiwanego warsztatu, bo to wszystko wyszło zupełnie spontanicznie, tak jak wiele rzeczy tutaj, to nie było jakieś zaplanowane, nic nie było przygotowane, po prostu spontanicznie wymyśliliśmy, że zrobimy taki warsztat. I dzięki tej spontaniczności powstał nie tylko ten wiersz, ale przecież również ten obraz. Jest naprawdę niesamowity. Jaki jest czas najgorszy, a jaki najlepszy na śmierć? Takie pytanie, takie ogarnia mnie zamyślenie. Czy latem w upalny dzień, czy w jesienny chłodny deszcz? Czy może lepiej po cichu konać w ciemnościach? Z dala od bliskich, poza domem, bezbarwnie, w szarościach. Zresztą co za różnica, gdy już wiesz, że przyszła pora. Śmierć nie jest wybredna, nie wybiera pomiędzy roku porami. Panoszy się jak bezwzględna dama między nami śmiertelnikami. Bo cóż my możemy, gdy z góry życie ukartowano nam szare? W pijanych wizjach, na scenie życia, odkrywamy role zmyślane. W blaskach świateł sukcesów, byle z dala, byle dalej od ciemności. Byle nie stracić tej zuchwałości, którą może zmyć jedna kropla deszczu. No właśnie, było to dawno. Pamiętam, jak zmoczony deszczem, a była to, niech sobie przypomnę, no tak, późna jesienna pora, szedłem drogą w gęstym lesie, w mrocznych ciemnościach. Wracałem do domu, sam pośród ogromnych drzew, wystraszony na śmierć. I nie dziwcie się, bo wtedy wszystko można sobie wyobrazić, wymyślić, stworzyć obłędne obrazy i zbłądzić na zawsze w nieskończonej otchłani szarości. Ale nie dla mnie te wątpliwości, te zmory, niepewność jutra w bezdusznej szarości, nie dla mnie parasol pomiędzy głową a chmurą chroniący przed deszczem. To wszystko to tylko, tak mniemam, marnie uzasadnione, zmyślone. Najważniejsze, nim będzie za późno, nim padnie słowo kluczowe, zastanowić się w porę, czy warto w lęku czekać, z myślą zwlekać i drżeć ze strachu na myśl, na cios śmiertelny, czy lepiej w blasku, naprzeciw ciemności. No cóż, skoro taka moja filozofia o blaskach życia i jego ciemnościach, to nie dziwcie się, że wszystko, co kruche, nietrwałe, widzę w szarościach. Może tam gdzieś, a wierzę, że coś takiego jest. Będzie kolorowo po śmierci. Będę biegać jak dziecko po kałużach ze złotych deszczy. I każdy dzień będzie jak ta nasza wymarzona jesienna złota pora. Tak to widzę, tak myślę i tak piszę, zamyślony w rozmyślaniu. Wiem, że wiecie, więc nie ukrywam, że to wszystko zostało zmyślone, że ten strach przed śmiercią i te lasy, a w nich stwory w ciemnościach, mogą nie robić na was większego wrażenia, ale na każdego w końcu przyjdzie pora. No bo pomyśl, zwłaszcza jesienią, w mokrej, chłodnej, mglistej szarości, gdy huragany, powodzie, chmurne niebo okryje peleryną z piorunów i z deszczy, łatwo się dostać, oczywiście przypadkiem. Ramiona śmierci. No i cóż, śmierci ty moja, i o tobie na wizja zmyślona, w szeleście deszczu cierpliwie czekasz, ukryta w ciemnościach. Tulisz mnie szarym spojrzeniem i czekasz na znak, że już pora. Dziękuję.